Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Działdowa, a dokładnie dla lokatorów 8 konkretnych budynków. Na 3 obiektach termomodernizacja już została przeprowadzona. Mowa o ulicach Hallera 23, Biedrawiny 4 oraz Biedrawiny 6. Reszta czeka na swoją kolej. Znajdujemy się przy budynku Rydgiera 5, na którym obecnie trwają prace termomodernizacyjne, polegające na dociepleniu ścian budynku, a także remoncie lodzi. Wymiana jest posadzek razem z położeniem płytek oraz wymianą balustrad. Poza tym trwają prace na budynkach przy ulicy Nidzickiej 11, Norwida 3, Leśnej 9A i Łąkowej 6. Spółdzielnia mieszkaniowo-lokatorsko-własnościowa w Działdowie sama nie byłaby w stanie sfinansować inwestycji. Docieplenie budynków to koszt około 3 milionów złotych. Należy dodać, że otrzymaliśmy dofinansowanie w postaci premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 20% wartości. To nie koniec dobrych wiadomości. Prace idą sprawnie i zakończą się zgodnie z planem. Termin finalny to 30 września.